Cześć, witajcie na kanale Pracownia iCard. Dzisiaj chciałam Wam pokazać takie moje szybkie zakupy zrobione w magicznej kartce. Byłam tam w sklepie stacjonarnym przy okazji konferencji naukowej, na której wygłaszałam jakiś tam referat. I właśnie udało mi się tam dotrzeć. Pokażę Wam w tym filmiku moje zakupy, pokażę Wam szybki taki filmik ze sklepu, jak wyglądał, może parę zdjęć, chociaż wyszły mi troszkę niewyraźne. Serdecznie pozdrawiam pana właściciela z tego sklepu, ponieważ no, państwo byli na zwolnieniu lekarskim, a pan mi otworzył sklep, niedaleko mieszkają i umożliwił mi zakupienie tych kilku rzeczy. Także bardzo pozdrawiam, bardzo fajnie tam mają naprawdę w tym sklepie, prowadzą warsztaty, też jest żona tego pana, sprzedaje swoje kartki, też pan trochę powiedział, jak to się wszystko zaczęło, także no naprawdę bardzo, bardzo miło mi się tam rozmawiało, prawie się na pociąg spóźniłam powrotny do domu. Ale już nie przedłużając, zobaczcie najpierw filmik z magicznej kartki. A teraz chciałabym Wam pokazać właśnie to, co kupiłam. Kupiłam takie przepiękne kwiaty. Zobaczcie, jakie one są śliczne. Był tam ogromny wybór tych kwiatów. No ja też nie chciałam przesadzać tych z moich zakupach, więc po prostu wzięłam sobie tak na próbę. Takie. One są jeszcze nie otwarte, nie będę ich na razie otwierać, żeby gdzieś mi się to później nie pogubiły. 5,50. Także myślę, że można sobie pozwolić tam, żeby taki raz na jakiś czas kupić. One są materiałowe. Kupiłam sobie takie malutkie szyszuszki. Mam co prawda zbierane przez moją siostrę szyszki, ale one są takie duże i do kartek tak średnio się nadają. Te gdzieś tam do tej kompozycji można wkleić. One są pobielane, tak jakby śnieg na nim właśnie spadł. Takie kuleczki styropianowe, były w różnych kolorach, wybrałam sobie białe, tak właśnie myśląc o tych kartkach świątecznych, także też sobie gdzieś to na pewno użyję. I jeszcze z takich elementów metalowych to takie większe kółka do spinania gdzieś albumów i narożniki srebrne i złote. I jeszcze szybciutko pokażę Wam papiery. Ten pewnie znacie, marynistycznym stylu, morskie opowieści. 10 baz i 2 dodatki właśnie takie do wycinania. I tutaj jeszcze z dużych arkuszy też udało mi się trafić na tą promocję Black Friday, więc też troszkę taniej one były. To jest śnieżne opowieści. Przepiękny papier z tymi bielonymi takimi karmnikami, z ptaszkami. Naprawdę bardzo piękny ten papier jest. Z niego wzięłam sobie chyba 3 arkusze, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj zobaczcie, no po prostu jest przepiękny. Ten reniferek. No cudowne, naprawdę cudowne te papiery. Po prostu są przepiękne. Że ja już panu tłumaczyłam, że ich papiery są śliczne, ale po prostu takie ciężkie, z ciężkim sercem gdzieś tam się tnie po prostu te papiery. Tutaj jest taki arkusz z elementami do wycięcia, z polskimi napisami, Wesołych Świąt, Boże Narodzenie, są też tagi, zwierzątka, także bardzo fajne. Tu
Tutaj mamy rajskie sonety, też z ptaszkami, bardzo ładny taki papier. One są wszystkie prawie jednostronne, jeśli mamy drugą stronę, to raczej na zasadzie jakichś takich drobnych elementów. Tutaj zobaczcie, przepiękna wiosenna łąka, papier, ptaki, motylki. Nie wiem, czy to dobrze widać, mam nadzieję, że w miarę. Naprawdę bardzo ładny i on też jest taki właśnie, ma tutaj delikatny wzorek z tyłu. I ta już chyba reszta jest, wydaje mi się, jednostronna. Głębia koloru. To jest taki, jakby ktoś poszukiwał mocno miętowego papieru, to myślę, że ten by spełnił swoje zadanie. Pożegnanie lata. Różowe, takie jasne kropeczki białe, one takie przecierane lekko są. Tutaj to jest pożegnania lata, zielony. Taki papier z wzorem. I też ta sama kolekcja, pożegnanie lata. Taki ciemny wzór, fajny ornament. Także bardzo mi się spodobał i koniecznie musiałam go wziąć. I jeszcze trzy karteczki. Pod moim niebem. Tutaj jest taka zielona, cieniowana strona. I niebieska, taka udająca trochę tkaninę, jeśli widzicie. Trochę się światło odbija, ale o, może w tą stronę. Też bardzo dwa fajne, intensywne kolory. I ostatni arkusz to jest Skarby Czasu. Właśnie z takimi wycinkami z gazety. Także to są te wszystkie papiery i moje zakupy. Mam nadzieję, że Was tutaj coś zainspirowałam, żeby też zajrzeć, jeśli ktoś mieszka niedaleko Katowic i coś tam sobie dla siebie upatrzeć. A jeśli nie zawsze zostaje darmowa, nie darmowa, tylko Boże, wysyłka w sensie, tak? Zostaje. A jeszcze patrzcie, widzicie, podłożyłam na bok i nie Wam nie pokazałam. Jeszcze kupiłam sobie tam też taki brokacik biały. Łapię ostrość, nie łapię. W ogóle przepraszam Was za moje tutaj jakieś niedociągnięcia w tym filmie, ale jestem ledwo przytomna po tych podróżach. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Na razie, pa, pa!